Wisława Szymborska, biografia. Wisława Szymborska, czyli laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1996 roku. Poetka, eseistka, felietonistka, tłumaczka, czyli osoba powszechnie znana, jedna z naszych najważniejszych przedstawicielek właśnie literatury. Urodziła się 2 lipca 1923 roku w Kórniku, zmarła natomiast 1 lutego 2012 roku w Krakowie. Chociaż można powiedzieć, że właściwie urodziła się w Prowencie, ale teraz to miejsce należy właśnie, zostało włączone do Kórnika. W 1929 roku jej rodzina przeprowadziła się do Krakowa, gdzie rozpoczęła naukę, a po wybuchu II wojny światowej kontynuowała ją w tajnych kompletach. W 1941 roku zdała maturę. A od 1943 roku, żeby nie wyjechać na przymusowe prace do Rzeszy, zaczęła być urzędniczką na kolei. Już w czasie II wojny światowej zaczęła pierwsze próby literackie, tworzenie ilustracji. Gdy wojna dobiegła końca, zaczęło się jej życie w tym literackim świecie Krakowa, gdzie spotykała się z innymi pisarzami, pisarkami, twórcami i powoli zaczął powstawać ten świat krakowskich literatów, a można powiedzieć odradzać się. Rozpoczęła też studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, których nie ukończyła ze względów materialnych. W kwietniu 1948 roku wyszła za mąż za poetę Adama Włodka, ale do rozwodu doszło po 6 latach w 1954 roku. Ale przez cały czas, można powiedzieć, dopóki jej były mąż żył, te ich stosunki układały się przyjacielsko. Początkowo publikowała w Dzienniku Polskim, w Pokoleniu, w Walce. W latach 1947-1948 była sekretarzem Świetlicy Krakowskiej, gdzie tworzyła ilustracje. Pierwsze próby wydania książkowego tomiku poezji w 1949 roku nie udały się ze względu na cenzurę, ponieważ stwierdzono, że one nie oddają tego poglądu, jaki wówczas był promowany. Dopiero w 1952 roku wydaje tomik pod tytułem Dlatego żyjemy. Od 1953 roku należała do redakcji tygodnika Życie Literackie, a tam od 1968 roku pisała dla własnej rubryki Lektury nadobowiązkowe. W 1952 roku została członkiem Związku Literatów Polskich. W roku 1953 była jedną z sygnatariuszy rezolucji Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego. Od 1957 roku publikowała również w paryskim czasopiśmie emigracyjnym Kultura. Od 1967 roku pozostawała w takim nieformalnym związku z literatem Kornelem Filipowiczem, aż do jego śmierci w 1990 roku. W 1975 roku podpisała protestacyjny list 59, gdzie najważniejsi główni polscy intelektualiści protestowali przeciwko zmianom w konstytucji, gdzie zapisano kierowniczą rolę PZPR i wieczny sojusz z ZSRR. A od 1983 roku współpracowała z Tygodnikiem Powszechnym. Rok 1996 to oczywiście Nagroda Nobla w dziedzinie literatury. W uzasadnieniu napisano, że poezją, która w ironiczny, może przeczytam oryginał, nie będę tego swoimi słowami mówił. Za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości. Czyli olbrzymi sukces polskiej literatki, z polskiej poezji. Do jej najważniejszych dzieł zalicza się m.in. tomy poetyckie, zbiory poezji, listy, felietony, limeryki. Tutaj można wymienić takie na przykład tomy poetyckie jak Wołanie do Yeti z 1957 roku, Sól 1962 rok, Stopociech 1967 rok. Wszelkie wypadki 1972 rok, Koniec i początek 1993 rok, Chwila 2002 rok, Dwukropek 2005, Tutaj 2009 i Wystarczy z 2012 roku. Jak już powiedziałem, zmarła 1 lutego 2012 roku w Krakowie.
i pozostawiła za sobą wiele dzieł oraz dużą sławę i co najważniejsze, mocno rozsławiła dzieła literackie, poezję polską na całym świecie. Dzięki wygraniu, zdobyciu tej literackiej Nagrody Nobla, jej, można powiedzieć, sława, ale nie tylko jej, ogólnie polskiej poezji, stało się to bardziej znane na całym świecie. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.